To 8. edycja widowiska historycznego walki o Miechowice 1945, które od pierwszej edycji w założeniu jest hołdem oddanym cywilnym mieszkańcom Miechowic pomordowanym przez armię sowiecką w trakcie tych walk, a także ostrzeżeniem przed wojną, przed totalitaryzmami i tym wszystkim złem, które niesie ze sobą wojna. Miechowice są bardzo spektakularnym przykładem, bo tych cywilów zostało zamordowanych nawet do dzisiaj nie wiadomo ile, liczbę się szacuje od 300 do 400 nawet osób, ale w wielu górnośląskich miejscowościach nastąpiło dokładnie to samo. Musimy pamiętać też o tych trudnych czasach naszej historii, no i jak możemy to właśnie przypominamy, czasami wcielając się w te złe role, chociaż ja akurat dzisiaj grałem majora, który był przychylny mieszkańcom Miechowic, aczkolwiek no wiemy, jakie wojna niesie ze sobą zagrożenia i z jednej i z drugiej strony. Od bardzo dawna, nawet teraz szybko pomyślałem w pamięci od kiedy to jest, ale nie umiem sobie przypomnieć. Na pewno przed 2010 rokiem i to dużo, a teraz mój najmłodszy syn też wciela się w rolę rekonstruktora i razem ze mną dzielnie walczy. Mam nadzieję, że przejmie po mnie tą pasję no i będzie dalej to kultywował. To jest chęć w ogóle do takiej ożywionej historii, bo no ja jestem też po studiach historycznych, po studiach prawniczych, no i jakby nauka w szkole nie jest moją pasją, ale pokazywanie przez żywe lekcje historii jest jak najbardziej adekwatne i wiem, że to się cieszy dużym zainteresowaniem. Myślę, że za mało uczymy młodzież o tym, co działo się kiedyś. Ja możemy nareszcie móc oglądać tę historię prawdziwą, która nie jest zakłamywana, która mówi o tym, jak straszna to była wojna dla każdej ze stron, gdzie ginęli chłopcy, którzy tak naprawdę polityką się nie interesowali, po prostu byli zmuszeni pójść i zabijać siebie nawzajem. Osobiście jestem fanem militariów II wojny. Mam kolegów, razem jesteśmy fanami takich klimatów. Zdecydowałam się, ponieważ co roku tutaj przychodzę, jestem właściwie z tych tutaj okolic, ale jednak nigdy o tym nie słyszałam, więc odkąd zaczęła się tutaj pojawiać ta inscenizacja, to staram się być co roku. Nie było tylko podczas pandemii, poza tym jestem. Co roku jest tak samo, co roku pada, więc fajnie, że ludzie przychodzą jednak oddać trochę hołd, tak? Trochę pomyśleć o tym, co tutaj się stało, mimo pogody, mimo warunków.